Witaj w podsumowaniu lekcji 10. Umiejętność krytycznego myślenia oraz świadomość możliwych zniekształceń naszego myślenia stają się z dnia na dzień coraz cenniejszymi kompetencjami. I nie mówię tylko o tym z punktu widzenia naszej osobistej efektywności, ale również z perspektywy np. organizacji, takich jak szkoły, uniwersytety czy przedsiębiorstwa. Na każdym poziomie, zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie. Jesteśmy w stanie zyskać na rozwoju tych umiejętności. Wiele współczesnych problemów, jakich doświadczamy jako społeczeństwo, jest wynikiem tego, że zbyt mało osób rozumie powagę i przyczynę pewnych spraw. Najlepszym tego przykładem jest popularna negacja zmian klimatycznych, o których naukowcy mówią nam od dekad, czy rozwijające się ruchy antyszczepionkowe, które zagrażają naszemu zdrowiu. Brak krytycznego myślenia jest również przyczyną problemów edukacyjnych, jakich doświadcza wielu z nas. Ja sam się do nich zaliczałem i w sumie to może nadal się zaliczam. W toku mojej nauki, w szczególności w trakcie pierwszych studiów, miałem ogromne problemy z uczeniem się. I było tak pomimo tego, że moja motywacja była wysoka i poświęcałem na naukę większość swojego czasu. Jak przekonałem się na przestrzeni ostatnich lat, przyczyną moich problemów było wiele błędnych przekonań i brak wiedzy z zakresu efektywnego uczenia się. Kiedy udało mi się zdiagnozować moje problemy, a następnie wdrożyć rozwiązania, efekty mojej nauki znacznie się poprawiły. Poprawiły się do tego stopnia, że stało się to później moje hobby, a teraz uczenie innych, jak uczyć się efektywnie i myśleć krytycznie, stało się moją pracą i życiową misją. I właśnie dlatego powstał ten kurs, bo to, aby mniej osób doświadczyło na własnej skórze problemów, które ja doświadczyłem. Na tym kursie obaliśmy już ponad 20 popularnych, błędnych koncepcji i przekonań na temat edukacji i psychologii uczenia się, z których każda może mieć negatywne skutki. Mam nadzieję, że to zadanie wykonałem wystarczająco dobrze. I mówię to pomimo świadomości, że sam mogłem popełnić błędy lub zastosować moje zrozumienie omawianych zagadnień, które może się okazać za kilka lat nieaktualne. Dlatego szczerze zachęcam Cię i proszę o to, aby w każdym miejscu na tym kursie, które zrodziło w Tobie wątpliwości, aby dać mi znać o tym w komentarzu. To jest początek drogi do zrozumienia, która może Ciebie przekonać tym, co powiedziałem, lub mi wskazać miejsce do poprawy kursu oraz zrozumieć również moją wiedzę. Ostatecznie. Każdy z nas może się nauczyć czegoś od każdego z nas. Jestem przekonany, że poradzisz sobie z tym zadaniem, bo dzięki tej lekcji wiesz już na czym polega krytyczne myślenie i jak je uruchomić. Wiesz, że zdrowemu rozsądkowi raczej nie powinniśmy ufać. Wiesz również, czym są heurystyki, błędy poznawcze i inne zniekształcenia myślenia oraz jak mogą wpływać na Twoją naukę. Rozumiesz również metodę naukową i potrafisz odróżnić dzięki temu korelację od przyczynowości. Wiesz również, jakie pytania można zadać sobie i innym, aby zrozumieć, zweryfikować informacje, które poznajemy. Mam głęboką nadzieję, że to, co przygotowałem, było dla Ciebie wartościowe. Temat tej lekcji dotyczy efektywności uczenia się, ale jeszcze w większym stopniu dotyczy naszej ogólnej efektywności działania w życiu. Życzę Ci, aby przedstawiona wiedza, narzędzia oraz moje doświadczenia i błędy, które popełniłem, towarzyszyły Ci i pomogły podejmować lepsze decyzje. Pamiętaj o tym, że aby uczyć się na swoich błędach, trzeba czasem spojrzeć w tył z perspektywy czasu i ocenić swoje działania. Trzeba poznać swoje błędy. Nawyk krytycznej weryfikacji efektów i sposobu naszej nauki jest bardzo ważnym nawykiem, który powinniśmy rozwijać. Powiemy sobie o nim jeszcze dokładniej w ostatniej lekcji tego rozdziału. Niezależnie jednak od tego, proszę cię, abyś po tej lekcji spojrzał, spojrzała na swoją dotychczasową aktywność na kursie. Kto wie, może są rzeczy, które jesteś w stanie zrobić lepiej i wyciągnąć jakieś wnioski. Miłej nauki i do zobaczenia!